Szkoła podstawowa w Goręczynie istniała już w XVI wieku jako szkoła parafialna. Później na terenie obecnego obwodu szkoły działały od 1874 szkoła w Ramlejach, nieco starsza od niej szkoła podstawowa w Rątach, a szkoła w Ostrzycach powstała w czasach pruskich, bo w roku 1908. Od 1880 roku goręczyńscy uczniowie uczęszczali do szkoły na ulicy Kasztelańskiej 46, obecnie budynek przedszkola. Po I wojnie światowej w 1920 roku rozpoczęła działalność dwuklasowa Polska Szkoła Powszechna w Goręczynie. W 1939 po wybuchu II wojny światowej zamknięto Polską Szkołę w Goręczynie, a otwarto obowiązkową, 7-letnią szkołę niemiecką, do której uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Po wyzwoleniu Goręczyna spod okupacji niemieckiej wznowiono naukę w języku polskim. W maju 1963 roku na posiedzeniu Gminnej Rady poruszono problem budowy szkoły w Goręczynie. Uroczystego otwarcia budynku przy ulicy Szkolnej 7 dokonano 6 września 1970 roku o godzinie 16. W tym czasie naukę rozpoczęło 219 uczniów. 18 września 1970 roku zainstalowano w szkole telefon. Szkoła podstawowa w Goręczynie jako pierwsza w gminie Somonino miała pracownię komputerową i salę gimnastyczną. Pierwsze komputery zostały zakupione w 1995 roku. Sala gimnastyczna została oddana do użytku 19 grudnia 1996, a wraz z nią oddano dwie sale lekcyjne, które powstały w łącznikach, szatnie oraz dużą stołówkę i kuchnię. W kwietniu 2013 roku otwarto nowe skrzydło szkoły. W związku z licznymi reformami oświaty szkoła przechodziła transformację ze szkoły podstawowej 8-letniej na szkołę podstawową 6-letnią gimnazjum, z czasem zespół szkół, po czym ponownie 8-letnią szkołę podstawową, a obecnie zespół szkolno-przedszkolny. Już w latach 90. ubiegłego wieku pojawił się pomysł nadania imienia goręczyńskiej szkole. Na patronów proponowano osoby, które na stałe zapisały się w historii miejscowości, regionu i Polski. Alfonsa Fliśkowskiego, obrońcę Poczty Polskiej w Gdańsku, Władysława Dąbrowskiego, przedwojennego nauczyciela i kierownika tutejszej szkoły oraz Ludwika Piernickiego, jednej z ofiar grudnia 70. Powszechną aprobatę zyskał jednak dopiero pomysł księdza prałata Edmunda Kosznika, by nadać szkole imię ziemi kaszubskiej, doceniając tym samym działania placówki w zakresie promocji regionu, a jednocześnie jeszcze bardziej ją z nim związać. Starania nasilono począwszy od 2000 roku, kiedy szkoła rozpoczęła nauczanie języka kaszubskiego. Ponadto organizowano tu szereg imprez, konkursów, spotkań z zasłużonymi osobami i twórcami ludowymi, a uczniowie szkoły odbywali wiele wycieczek po regionie. Powołano też zespół do spraw nadania imion szkołom, zajmujący się opracowaniem i wdrażaniem specjalnego programu. W efekcie w październiku 2008 roku Rada Gminy Somonino podjęła uchwałę o nadaniu szkole podstawowej oraz gimnazjum publicznemu imienia Ziemi Kaszubskiej. Uroczystość nadania imienia była wielkim świętem szkół, w którym uczestniczyli odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele oraz wielu zacnych gości. Wyjątkowy dzień rozpoczęła msza święta w naszym kościele parafialnym pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Po niej uczestnicy przemaszerowali pod budynek szkoły, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę, która od tego dnia zdobi mury naszej szkoły. Thank you.
Uroczystości kontynuowano w efektownie przystrojonej i pełnej regionalnych akcentów w sali gimnastycznej, gdzie odczytano uchwałę o nadaniu imienia, a następnie dyrektorowi i uczniom przekazano dwa sztandary, po jednym dla każdej ze szkół. Ich wzory pełne są symboliki. Przedstawiają kulę ziemską z wyrastającym z niej krzyżem i maksimum zakonu kartuzów. Krzyż stoi, choć świat się obraca, a także mitycznego gryfa oraz kaszubskie wzory. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, zaś goście pośpieszyli do symbolicznego wbijania gwoździ. Nie zabrakło licznych podziękowań, gratulacji i życzeń dla całej społeczności szkolnej, programu artystycznego oraz okolicznościowej wystawy.